Ambasador Niemiec przy Unii Europejskiej ostrzega przed polexitem. Ambasador RFN przy Unii Europejskiej Michael Claus wezwał przyszły niemiecki rząd do zwrócenia większej uwagi na politykę europejską. Dyplomata ostrzegł centralę przed polexitem czy sporem o politykę migracyjną. W ocenie niemieckiego dyplomaty orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym doprowadziło do poważnej eskalacji konfliktu Unia Europejska z Polską o praworządność. Komisja Europejska wstrzymała wypłatę Polsce 37 miliardów euro z Funduszu Odbudowy, czytamy w liście ambasadora do kierownictwa MSZ w Berlinie, o którym poinformował w najnowszym wydaniu tygodnik Der Spiegel. Claus pisze, że władze w Warszawie grożą zablokowaniem innych ważnych unijnych projektów. Polskie postępowanie wstrząsa fundamentami Unia Europejska i jest nie do przyjęcia. Jego zdaniem ta niekontrolowana dynamika może doprowadzić nawet do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Zdaniem ambasadora poważny konflikt dotyczy także polityki migracyjnej. Z powodu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, temat ten może być przedmiotem dyskusji na szczycie Unia Europejska. Claus zwraca uwagę, że przedmiotem sporu nie są pieniądze, lecz polityczna kwestia, czy Unia ma zamknąć się przed migrantami i uchodźcami, czy też pozostać z zasady otwartą. Nie widać rozwiązania, zauważa dyplomata. Gwałtowny wzrost cen energii. Kolejnym tematem dzielącym kraje wspólnoty jest energia. Gwałtowny wzrost cen wywołał spór o właściwą reakcję. Północ Europy stawia na siły rynku i nie widzi konieczności interwencji. Południe z Francją domaga się pomocy finansowej, a Europa Wschodnia obwinia o politykę klimatyczną. Claus nie wyklucza też wojny handlowej z Wielką Brytanią. Der Spiegel zwraca uwagę, że w kampanii i przed wyborami do Bundestagu polityka europejska nie odgrywała żadnej roli. Umowa koalicyjna negocjowana obecnie przez SPD, Zielonych i FDP ma zawierać wyraźne opowiedzenie się za Europą Federalną, powiedział Spieglowi, jeden z uczestników negocjacji.